Witam Państwa bardzo serdecznie w porannej rozmowie telewizji w Polsce.pl, najważniejszej rozmowie politycznej dnia. Drodzy Państwo, to dla nas moment szczególny, dla nas telewizji w Polsce.pl, portalu w polityce.pl, tygodnika sieci. Zostaliśmy zaatakowani wczoraj w wczesnych godzinach porannych przez, dziś już wiemy więcej, hakerów rosyjskich. Od doby próbujemy, walcząc, używając wszystkich możliwych narzędzi, ponosząc ogromne koszta, współpracując oczywiście z instytucjami państwowymi, próbujemy przywrócić stronę w polityce.pl. Apel do wszystkich naszych czytelników, bądźcie cierpliwi. Ten atak okazuje się był ogromny, wielofalowy, wielowarstwowy. Wczoraj też inne media zostały zaatakowane. Wiele wskazuje na to, że atak na inne media był tylko przykrywką do głównego uderzenia na portal w polityce.pl. Najważniejszy portal konserwatywny, najbardziej antyputinowski, nie mówię antyrosyjski, bo nie o to chodzi, by antagonizować narody, by tylko mówiliśmy o tym prawdę. Ostatnio też dużo było o manipulacjach Putina i Kremla w nadchodzącej przyszłości, w nadchodzących wyborach. Media odegrają, już odgrywają w tej kampanii ogromną rolę. Trzymajcie za nas kciuki, walczymy, pomaga nam państwo polskie oczywiście również. Miejmy nadzieję, że dzisiaj uporamy się z tym problemem i o tym problemie dziś zaczniemy naszą rozmowę. Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, oczywiście rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Bardzo serdecznie pana ministra witam. Dzień dobry. Panie ministrze, no pan też wie doskonale o tym, co się w tym momencie dzieje. Mówię, wiemy już trochę więcej, pewne rzeczy mamy zdiagnozowane, ale ten atak w moim przekonaniu i to skupienie się w takim dużym stopniu na portalu w polityce.pl nie wydaje mi się przypadkowe. Rzeczywiście mamy do czynienia z czymś niespotykanym, bo o ile mierzymy się z podobnymi atakami jako państwo od wielu już miesięcy czy nawet lat, to dotyczyły te ataki do tej pory głównie instytucji publicznych po to, żeby paraliżować pewne usługi czy kontakt między państwem a obywatelami. W ostatnich godzinach mamy do czynienia z atakiem, który jest atakiem prawdopodobnie typu DDoS, czyli atakiem blokującym dostępność serwisów, ale atakiem wymierzonym już w media. Stricte podobne problemy do tych, które pan redaktor opisał, ma kilka innych portali, także mamy do czynienia z pewną próbą destabilizowania społeczeństwa obywatelskiego, które ma prawo i oczekuje pewnych informacji o świecie i te informacje zostały mu zablokowane. To jest coś, co oczywiście niepokoi, musi być badane i na gruncie technicznym i oczywiście musi zostać przywrócona dostępność wszystkich serwisów zaatakowanych. Ale oczywiście również zastanawiamy się nad pewnymi zagrożeniami o charakterze politycznym, bo należy się spodziewać, że w tej chwili Rosja będzie się przygotowywała do takich działań destabilizujących nasze państwo, szczególnie w okresie wyborczym. No właśnie, panie ministrze, bo w najnowszym numerze tygodnika sieci, ja jeszcze państwa wszystkich oczywiście zapraszam, w poniedziałek wprawdzie nowy numer, ale ten stary z tego poniedziałku wciąż do kupienia, bardzo ważny materiał Marka Budzisza o tych właśnie działaniach Rosji w krajach ościennych, o tej próbie destabilizacji. Polska nie jest tutaj wyjątkiem, ale niezwykle ciekawy też wywiad z panem ministrem w wykonaniu Marka Pyzy, Marcina Wikło. Pan też tam wskazuje na to, że Polska może stać się celem, bo jako niezwykle ważny gracz w koalicji antyputinowskiej, ten rząd szczególnie może być niebezpieczny dla Putina i dlatego może dojść do jakichś prób destabilizacji sytuacji Polski właśnie w tym okresie najbardziej gorącym politycznym, czyli w październiku prawdopodobnie odbędą się wybory. Tak, zdecydowanie te wybory, zakładam, że będzie próba manipulowania społeczeństwem, manipulowania debatą publiczną, siania chaosu i destabilizacji. Oczywiście w tej chwili trudno przesądzać, jakie formy
ta operacja rosyjska może przyjąć, ale na pewno należy zakładać i takie założenia my przygotowujemy, że Rosjanie będą ingerowali w debatę publiczną, w kampanię wyborczą, a celem ich oczywiście będzie takie oddziaływanie, żeby wywrzeć wpływ i nacisk na wyniki wyborów. Polska w tej chwili rzeczywiście jest krajem, który jest bardzo wbrew rosyjskim interesom. Rosjanie chcieliby już odciąć zdecydowanie Ukrainę od pomocy z Zachodu i pomocy politycznej i pomocy tej militarnej przede wszystkim, ale również chcieliby zacząć rozmawiać o resecie, a wiemy, że na Zachodzie do dzisiaj są pewne środowiska, które liczą na taką normalizację, mówiąc językiem propagandy rosyjskiej, stosunków między Zachodem a Rosją. Dlatego zmiana linii politycznej Warszawy, chociażby drobna korekta, to będzie coś, na co oczywiście Rosja będzie bardzo liczyć i będzie grała w ten sposób, żeby taka zmiana nastąpiła. To, czego się spodziewamy, to zarówno działania o charakterze hybrydowym, jak chociażby ponowne uruchomienie szlaku migracyjnego przez Białoruś w większej skali niż do tej pory. Spodziewamy się ataków propagandowych, działań dezinformacyjnych, ale również takich działań cybernetycznych, które właśnie mają szerzyć chaos. I tutaj to uderzenie w media znane, duże media wpływowe w Polsce, to z jednej strony już akcja mająca skutki tu i teraz, ale też zakładamy, że może to być właśnie rodzaj testu i pewnego badania, co można i jak robić w przyszłości, w przyszłych miesiącach, żeby takie akcje były skuteczniejsze. Zwrócił pan uwagę na kwestię tego kierunku wschodniego, tej operacji Pomost w jakimś sensie, bo widzimy, zauważamy, że napór na wschodnią granicę ze strony białoruskiej, on wcale, trochę się przyzwyczailiśmy, prawda, do tego, że już jest większy spokój, że oczywiście te ataki nie są tak intensywne. Tymczasem mamy takie poczucie, obserwując i komunikaty Straży Granicznej, pana komunikaty, również to wiemy też, co się dzieje na miejscu, to ten nacisk wcale nie słabnie. Ja mam takie wrażenie, jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, że on z każdym tygodniem w jakimś sensie narasta. Zwraca na to uwagę chociażby strona niemiecka, która nagle jest niezadowolona z tego faktu, że rzeczywiście, znaczy była niezadowolona, że Polska tak mocno pilnuje granic. Teraz nagle się okazuje, że mają jakieś pretensje. Mówię na razie o publicystach, że jakoby Polska miała przepuszczać. Jak ta sytuacja, panie ministrze, wygląda? Bo ten obraz też mamy zabagniony również przez działania białoruskie i rosyjskie. No tutaj trochę zależy od tego, jaki weźmiemy sobie punkt odniesienia. Skala. Bo oczywiście te obrazki, które pamiętamy z roku 2021, to jest zupełnie inna intensywność tego, z czym mieliśmy do czynienia. Ale kiedy już porównamy sobie rok 2022 z tym, co mamy dzisiaj, to wyraźnie widać dużo większe natężenie tych działań na granicy z Białorusią. Rok 2022 był dużo spokojniejszy niż to, co dzieje się w tym roku, i wiemy to już dzisiaj, tak, po kilku pierwszych miesiącach roku 2023. Z jednej strony to, co niepokoi, to większe grupy cudzoziemców, które są odnotowywane na granicy z Białorusią, ale również to, że niepokoi, że rośnie agresja znowu na granicy i rośnie zorganizowanie tych grup. Widzimy wyraźnie powrót pewnych taktyk z roku 2021, pewne przygotowanie lepsze tych grup do przekraczania nielegalnego granicy, pewne działania rozpoznawcze na granicy naszej z Białorusią. I widzimy również, że ogólnie tendencja światowa jest taka, że ruchy migracyjne różnymi kanałami, różnymi szlakami się w tej chwili wzmagają. A zatem no niestety musimy również antycypować, że to, co się może dziać w najbliższym czasie, to będzie wzrost tych zagrożeń migracyjnych także. Panie ministrze, czy Polska tu jest wyjątkiem? Bo przecież słyszymy i wiemy o próbach takiej czy innej destabilizacji sytuacji w Mołdawii, czy chociażby w krajach
krajach bałtyckich, Gruzja. To jest taka chyba wielowątkowa polityka, no hybrydowa, dobre jest to określenie, czyli uderzenia hakerskie, naciski polityczne, groźba użycia broni, wojska. To się wszystko składa na taki jeden spójny jednak mimo wszystko konglomerat, który ma zmienić sytuację geopolityczną. Różne są tylko narzędzia albo natężenie użycia danego narzędzia. Rzeczywiście jest tak, że Rosjanie działają na różnych kierunkach, używają różnych metod. To, co dzieje się w krajach takich jak chociażby Mołdawia, to już bardzo silne próby ingerencji w życie polityczne, próby też pewnych działań kinetycznych czy prowokacji bardziej w realnym świecie niż w wirtualnej rzeczywistości. Rosjanie dobierają różne metody do tego, do konkretnego kraju, w którym chcą działać, w zależności od możliwości rozpoznania. W Polsce skupiają się głównie na prowokacjach przy granicy z Białorusią, skupiają się na działaniach w cyberprzestrzeni, na działaniach informacyjnych. No ale przypomnę też, że mieliśmy próbę organizowania pewnych działań dywersyjnych przez rosyjskie służby specjalne. Także musimy się spodziewać, że Rosjanie będą testowali nas różnymi metodami i na pewno wykorzystają wszystko, co uznają za wygodne dla siebie i co będzie dla nich z ich perspektywy obiecujące czy przynoszące konkretne korzyści. Ich celem, co musimy sobie jasno powiedzieć, jest destabilizacja szlaków pomocowych dla Ukrainy, a tutaj Polska jest najbardziej zagrożonym państwem w tym aspekcie. I tak jak wspominaliśmy na początku, destabilizacja polityczna Polski również pozwoliłaby Rosji osiągnąć konkretne cele właśnie w warstwie międzynarodowej polityki. Ta polityka też jest ważna, bo ja pamiętam pana Łukaszenkę, który mówił, który rząd mu się podoba i jest niedobry, a który byłby dużo, dużo lepszy. To zresztą nagranie, które zostało opublikowane przez stronę białoruską, to jeden z tych wywiadów. Panie ministrze, zostawmy na chwilę politykę. Jeszcze chciałbym spytać o bardzo ważne kwestie, właśnie patrząc w przyszłość. Wybory, prawda? Państwowa Komisja Wyborcza, liczenie głosów, cały system informatyczny wokół tego. Czy nie obawia się pan, że Rosja może uderzyć właśnie w ten punkt już w czasie wyborów, czy tuż po ich zakończeniu, po to, żeby właśnie próbować tutaj destabilizować i powiedzieć, no proszę, państwo nie działa, nie jest w stanie zliczyć głosów. No, tutaj rzucam oczywiście bardzo robocze hipotezy, no ale już je musimy brać pod uwagę. Media mają to do siebie, że jak ich coś nagle zaczyna dotyczyć, to też często patrzą w przyszłość, więc widzimy tutaj, że ta sytuacja jest no niezwykle trudna. Mówimy o naszym przypadku i czy to się może, czy ta sprawa może być szczepiona także właśnie na inne, płaszczyzny życia publicznego, politycznego w Polsce, czy nie obawiacie się? I pytanie, czy jesteśmy gotowi na przyjęcie takiego destabilizacyjnego, dużego, dużo większego niż media ataku jesienią? My spodziewamy się prób ingerencji w wybory w trzech okresach, czy w trzech obszarach, chociaż można tutaj mówić bardziej o okresach. Pierwsza rzecz, o której już mówiliśmy, to wpływanie na kampanię wyborczą, na to, jak wyborcy będą odbierać rzeczywistość i jakie będą podstawy ich decyzji politycznych. Drugi obszar, czy drugi okres, to rzeczywiście sam dzień wyborów. Tutaj zarówno te zagrożenia o charakterze cybernetycznym, jak i pewne zagrożenia hybrydowe związane z prowokacjami w świecie realnym są oczywiście niestety możliwe i będziemy robić wszystko, żeby i zabezpieczyć systemy i sam system zliczania głosów, ale również, żeby te wszystkie instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa były w dniu wyborów w najwyższej gotowości i działały bardzo skutecznie. Ale to, czego się również spodziewamy, to pewna gra, która niestety już się zaczęła, na deprecjonowanie wiarygodności wyborów, czyli ten już okres po wyborach, czyli sposób przyjęcia wyników bez względu na to, jakie one będą. I widzimy wyraźnie,
wyraźnie, że to jest pewna pułapka zastawiana na polskie społeczeństwo, polskie państwo, w którą również w ostatnich miesiącach wpisy dali się wpuścić politycy, głównie politycy opozycji, bo taka jest natura sporu politycznego, którzy podejmowali różne działania informacyjne, deprecjonując wiarygodność wyborów na wiele, wiele miesięcy przed ich rozpisaniem. Także mamy do czynienia niestety z kompleksowym zagrożeniem, którego jesteśmy świadomi, ale które czeka nas jako wyzwanie dla państwa, ale też dla społeczeństwa. I tu musimy zakończyć. Niestety czas nam się skończył. Stanisław Żaryn był moim i państwa gościem. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Nisko się kłaniamy, a za moment wracamy, choć dzisiaj naprawdę nie mamy najlepszych humorów, ale spróbujemy jakoś z tym powalczyć. Za moment magazyn bez spiny. Zapraszam już z Konradem Hryszkiewiczem.